Znajdujemy na początek jakieś zdjęcie referencyjne. Wybierzemy sobie o taki kubeczek z Ikei i użyjemy narzędzia do wycinania, żeby stworzyć z tego plik graficzny. Zapiszemy to sobie na pulpicie. Nazwa nie ma większego znaczenia i tak, to później usuniemy. Przechodzimy do blendera i usuniemy sobie naszego cuba. Przejdziemy do widoku z przodu i dodamy nasze zdjęcie referencyjne. Zmienimy jednostki na milimetry, głównie dlatego, że łatwiej jest się posługiwać w milimetrach niż w metrach. Oczywiście zważywszy na to jaki obiekt będziemy modelować. Oczywiście jakbyśmy modelowali jakieś ogromne rzeczy, budynki czy nawet nie wiem coś jeszcze większego, no to wtedy może metry byłyby lepszą jednostką. Tworzymy cylinder i nadajemy takie pierwsze wymiary Taki kubek ma wymiary około 100 mm na 120 mm wysokości, mniej więcej, więc tak też ustawimy go na samym początku. Zmniejszymy zdjęcie referencyjne, tak aby dopasować je do naszego kubeczka. Przechodzimy do Edit Mode. Włączymy sobie X-Ray, tak żeby zaznaczać też również te wierzchołki, których nie widzimy. Skalujemy nasz obiekt i próbujemy go dostosować do zdjęcia referencyjnego. Oczywiście nasz model będzie się troszkę różnił od tego zdjęcia, ponieważ zdjęcie jest zrobione w trybie perspektywy, a my tworzymy go w trybie ortograficznym. No i oczywiście czasami troszkę ciężko jest stworzyć coś na podstawie perspektywy, tak? ponieważ widzimy to właśnie w trzech wymiarach. Przejdziemy do Object Mode, no i usuniemy sobie tą płaszczyznę u góry. Dodamy sobie grubość, więc dodajemy modyfikator Solidify. Oczywiście przy każdym modyfikatorze bardzo ważne jest, żeby zaaplikować skalę i rotację, więc aplikujemy teraz skalę i ustawimy grubość naszego kubka na około 3-4 mm. Powiedzmy 4 mm powinny być ok. Teraz dodamy sobie dodatkową geometrię, tak aby później wyekstrudować ucho, więc używamy loop cutów. Oczywiście, no, tworzymy to w ten sposób, aby było nam łatwiej później, więc jeden lubkat nad górnym uchem, pod nim, następnie lubkaty pod, pod dolną częścią ucha i tak dalej. Teraz dodamy sobie Subdivision Surface Modifier po to, żeby zobaczyć. I dostosowywać geometrię naszego kubka pod jego finalny wygląd, tak naprawdę. Zobaczcie, jak wygląda nasz kubek na dole. Musimy dodać kolejne lubkaty, więc klikamy Ctrl R i tworzymy kolejną geometrię na dole. Teraz zaznaczymy sobie spód naszego kubka i użyjemy narzędzia Inset, więc wciśniemy sobie I i dodamy kolejną ściankę, tak aby wygląd naszego kubka znacząco się poprawił. Jak widzimy w środku, no nasza geometria dalej wygląda niezadowalająco, więc zrobimy to samo, co zewnętrzną warstwą kubka, czyli do, zaznaczymy sobie dolną część, tylko że w tym widoku to było słabo widoczne, więc włączymy sobie X-Ray i teraz ponownie wciśniemy I i również na ściankach bocznych dodamy kolejnego Loop kata. Dodamy shade smooth. Moglibyśmy użyć teraz tych dwóch ścian, aby wyekstrudować sobie uszko, ale to byłoby po prostu za szerokie. Wydaje mi się, że najlepszym sposobem będzie użycie pojedynczej tutaj ścianki, aby ekstrudować to uszko, tyle że nie będzie ono na środku. I no to wiąże się z tym, że będzie troszkę zrobione pod kątem, gdybyśmy teraz po prostu próbowali to zrobić w ten sposób. Dlatego warto byłoby teraz obrócić cały obiekt o tą połowę tej ścianki, tak żeby ta ścianka była dokładnie w środku naszej osi X. Tylko jak to zrobić? Podczas tworzenia naszego cylindra użyliśmy 32 części, więc żeby przesunąć to o połowę, musielibyśmy przesunąć to o 1,64. Obliczmy więc, jaki to będzie kąt. Musimy podzielić 360 stopni, czyli pełny obrót, podzielić przez 64 części, i taki kąt właśnie powinniśmy zastosować do obrotu naszej bryły, czyli 5,6. Przechodzimy do zakładki Transform i względem osi Z obrócimy nasz obiekt o 5,6 stopnia. I widzimy, że rzeczywiście nasza ścianka teraz jest. W środku osi X zaaplikujemy rotację, i teraz możemy zaznaczyć sobie te dwie ścianki i je ekstrudować. Teraz skupimy się na jednej ściance i będziemy ją ekstrudować, rotować i skalować, tak aby pokryć mniej więcej naszą geometrię z obrazem referencyjnym. Na koniec zaznaczymy sobie dwie sąsiadujące ścianki i użyjemy narzędzia Bridge Faces, tak aby połączyć właśnie naszą geometrię w jedną całość. Teraz przejdziemy sobie do widoku Wireframe i będziemy zaznaczać pojedyncze werteksy, tak aby dostosować naszą siatkę do zdjęcia referencyjnego. Oczywiście patrzymy na utworzoną poprzez Subdivision Surface Modifier geometrię, a nie na te pojedyncze werteksy, które będziemy poruszać, tak? ponieważ to właśnie ta siatka, która jest widoczna, będzie później geometrią naszego obiektu. Jak widzimy, nasza siatka jest bardziej zaokrąglona, więc będziemy musieli troszkę ją zawęzić. Zrobimy to najłatwiej, jest to zrobić, za pomocą kolejnego lub kata po prostu. Dodajemy lub tam, gdzie chcemy zmniejszyć właśnie ten kąt, więc najlepiej zrobić to nad i pod miejscami łączenia ucha z kubkiem. I nasz kubek wygląda już naprawdę bardzo dobrze. Teraz zapiszemy sobie nasz projekt, podpiszę go jako kubek.blend. Teraz utworzymy sobie materiał dla naszego kubka. Wybierzemy mniej więcej taki kolor. Jak na zdjęciu referencyjnym. Przejdziemy do widoku z kamery i spróbujemy dostosować nasz obraz do tego, jaki render chcielibyśmy później uzyskać. Teraz zmienimy ustawienia naszego światła, wybierzemy Sun. Na razie wartość siły ustawimy na 3 i wyłączymy Shadows. Nie potrzebujemy cieni, ponieważ Nasz kubek będzie po prostu sobie wisiał w przestrzeni. Nie będziemy go kłaść na żadnym stole, więc no, cienie nie mają tutaj żadnego znaczenia. Dostosuję obrót naszego słońca, tak, żeby mniej więcej odpowiadał temu, co widzimy na zdjęciu referencyjnym. No, i tak wygląda nasz pierwszy render. Widać, że nasz materiał jest. Odrobinę zbyt matowy powinniśmy troszkę pozmieniać ustawienia. No, i też w zdjęciu referencyjnym widzimy taką strukturę troszkę taką chropowatą. Może także warto byłoby może później dodać troszkę mm, szumu do naszej teksturki. A na początku zmieńmy jeszcze troszkę kolor. Przejdziemy do Workspace Shading i tutaj właśnie spróbujemy troszkę pokombinować z naszą teksturą i dodamy właśnie troszkę szumu. Tworzymy Mix Shader, doczepiamy do niego kolejny shader i stworzymy sobie Noise Texture. Czyli przechodzimy do Texture, a następnie Noise Texture. Nasz noise połączymy z color ramp, i tutaj wybierzemy kolory, które chcielibyśmy mniej więcej widzieć w naszej teksturze. Czyli, color z color ramp połączymy właśnie z base color tego drugiego shadera. I teraz przesuniemy sobie wartość, fac w drugą stronę, aby zobaczyć, jak wygląda właśnie tekstura szumu, i dostosujemy ją odpowiednio, czyli. Zmienimy sobie kolory, a następnie zmienimy wartości skali i distortion. Efekt naszego szumu jest bardzo delikatny, ale właśnie o to nam chodzi, żeby nie było nasz tak widoczny, a jednak żeby on tam był. Właśnie o taki efekt nam chodzi. I tak naprawdę to już wszystko. Nasz Kubek jest gotowy.